Sklasyfikuj czworokąt ABCD. Wybierz najlepszą odpowiedź. I musimy wybrać jedną z tych odpowiedzi: kwadrat, rąb, prostokąt, równoległobok trapez albo żaden z powyższych. I zakładam, że musimy wybrać najbardziej zaawansowaną odpowiedź, opisującą jak najwięcej szczegółów. Bo, na przykład, wszystkie kwadraty są również rąbami. Kwadrat to szczególny przypadek rąbu. To taki rąb, który oprócz tego, że jest rąbem, czyli ma wszystkie cztery boki równej długości, to jeszcze dodatkowo ma wszystkie cztery kąty proste. Dlatego nie wszystkie rąby są kwadratami. Wszystkie kwadraty są również prostokątami. Wszystkie kwadraty, rąby i prostokąty są również równoległobokami. Chcemy zaznaczyć odpowiedź zawierającą najwięcej szczegółów, najdokładniejszą. No to po kolei punkt A współrzędne 1 i 6, 1 w prawo na osi X i 6 w górę wzdłuż osi Y, czyli punkt A leży tutaj. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i wykonania tego zadania samodzielnie, zanim zobaczycie, jak ja to robię. No to jedziemy dalej. Punkt A naniesiony na wykres. Punkt B ma współrzędne minus 5 i 2. Minus 5 i 2. Punkt C minus 7 i Y równe 8. Tutaj. I punkt D o współrzędnych 2 i 11. 2 i Y równe 11 znajduje się poza kratkami, ale potrafimy to narysować. Tutaj będzie Y równe 11. Możemy przedłużyć oś Y, żeby było wszystko czytelne. Tu jest 10 i tu 11. D ma współrzędne 2 i 11. Mamy wierzchołki czworokąta ABCD. Narysujmy teraz boki AB. BC, CD i AD. Zdecydowanie jest to czworokąt, ma cztery boki, ale pierwsze podstawowe pytanie brzmi, czy któraś para boków jest równoległa. Potem możemy zadać kolejne pytania o długości boków albo o miary kątów. Już na pierwszy rzut oka widać, że boki BC i AD zdecydowanie nie są równoległe. Czyli na pewno nie jest to ani kwadrat, ani prostokąt, ani równoległobok. Boki AB i CD również nie wyglądają na równoległe, ale może tylko tak wyglądają. Do równoległości dużo im nie brakuje. Może na przykład rysunek nie jest wystarczająco dokładny, może są równoległe, tylko są niedokładnie narysowane. Dla pewności sprawdźmy równoległość boków AB i CD. Najprościej sprawdzić równoległość, wyznaczając współczynniki nachylenia obydwu boków, albo prostych, które te boki zawierają. Wyznaczmy nachylenie prostej AB. Nachylenie to różnica współrzędnych y, dwóch punktów, podzielone przez różnicę współrzędnych x, tych samych dwóch punktów. W tym przypadku, jeżeli za początek uznamy punkt B o współrzędnych minus –5 i 2, a za koniec punkt A o współrzędnych 1 i 6, to zmiana współrzędnej pionowej w kierunku y to liczba jednostek od 2 do 6, czyli zmiana współrzędnej y to 6 – 2, czyli 4 – Zmiana współrzędnej x od minus 5 do 1 to 1 odjąć minus 5, czyli 6, czyli współczynnik nachylenia prostej BA to 2 trzecie. Za każdym razem, kiedy z punktu na tej prostej przeniesiemy się o 3 w prawo w kierunku x, musimy przemieścić się o 2 w górę w kierunku pionowym, żeby wrócić na prostą BA. 3 w prawo i 2 w górę. 2 trzecie. Zróbmy teraz to samo dla prostej Cd. Współczynnik nachylenia prostej CD to różnica współrzędnych Y punktów C i D, delta Y, przez różnicę współrzędnych X punktów C i D, delta X. To się równa, przemieszczamy się od punktu minus 7, 8 do punktu 2, 11. Czyli różnica w kierunku X to od minus 7 do plus 2, albo inaczej 2 odjąć minus 7, zwiększamy współrzędną położenia w poziomie o 9 równa się delta y 9, a różnica w kierunku pionowym to na oko 3. Od 8 do 11, 11 odjąć 8. Współrzędna końca odjąć współrzędna początku. Współrzędna końca odjąć współrzędna początku. X i Y musimy potraktować tak samo, tu i tu, początek i koniec musi być ten sam, inaczej zrobi się zamieszanie i wynik nie będzie poprawny. Czyli kiedy startując z punktu początkowego, punktu C Przemieścimy się o 9 w prawo, czyli w poziomie, to musimy się potem przemieścić o 3 w górę, pionowo, żeby wrócić na prostą CD. Czyli współczynnik nachylenia prostej CD równy jest 1 trzecia. Widać teraz wyraźnie, że te dwa boki nie są tak samo nachylone, nie są równoległe. Żadne dwa boki tego czworokąta nie są równoległe. To nawet nie jest równoległobok, ani nawet trapez. W równoległoboku muszą być dwie pary boków równoległych, tak samo jak w kwadracie, rąbie i prostokącie. W trapezie musi być jedna para boków równoległych. Żadna para boków nie jest równoległa w tym czworokącie. Niestety musimy zaznaczyć żaden z powyższych.